Cześć, to Madzia i witajcie w kolejnym odcinku z gry The Sims 4. Jak widzicie, sypialnia Madzi i Wojciecha się zmieniła. Zrobiłam ją dość tak w stylu nowoczesnym, tak się przynajmniej starałam. Oczywiście wszystko w zieleni, tak jak zwykle lubię robić sypialnię dla Madzi. I chyba tyle zmian. A nie, czekajcie. Jeszcze zmiany były w starym pokoju Iwy, mianowicie tutaj, dostawiłam kanapę, kwiatek i tutaj jest taki stolik, wiecie, jakieś owoce, kwiatki, że jak coś, to niech oni sobie to malują, tak żeby się wzorowali na tym i tak dalej, nie? Czekajcie, bo Kilian idzie do roboty. Ej, no to masz... Biednie z tym towarzystwem, czekaj, może chwilę na jakiś czat wejdziesz czy coś. Czekaj, społeczne. O, Balin. Widzisz, z Balinem sobie porozmawiaj. Skoro Balin cierpi na bezsenność, to akurat sobie porozmawiacie chwilę. No troszkę ci może to wzrośnie. Szkoda, że tych świeczek nie da się zapalić. Pokaż, o czym rozmawiacie. Dobra, może ja lepiej nie chcę wiedzieć, o czym wy rozmawiacie. Ty w ogóle już idź do pracy. Czy ktoś jeszcze wstał? Nie, jeszcze nikt nie wstał. O, ten jest głodny. W ogóle pisaliście, że jak wystawia torcik, to znakiem tym chce jeść. No to Wojtek, chodź, nakarm. Ty jeszcze mordki nie wystawiasz, to nie chcesz jeść? Wojciech, wstawaj. Maksym, czego? Nie no, gdzie już tort? Najpierw się umyj, potem zjedz. A potem jak starczy czasu, to się pójdziesz, pobawisz. W ogóle dzisiaj po południu zaprosimy nasze bliźniaczki. Bardzo mnie cieszy, że spodobały się wam. No tak, Madzia jak zwykle, głodna to wie, gdzie lodówka. Czekajcie, muszę pilnować, żeby Wojtka nie połknęli. W ogóle tydzień temu wspominaliście, że w 29 odcinku The Sims 3 Madzia zginęła. No, nawet ja o tym nie pamiętałam. Joś najedzony, jeśli chodź po tyrtelimę, a. W ogóle na następny odcinek chcę tutaj przerobić. Będzie to zrobione tak, że tutaj będzie tędy płotek wychodził i krowokwiaty będą w tą stronę tak ustawione, więc będą zjadały przechodniów. Coś mu rośnie Wojtkowi. Dobra, to niech mu nie rośnie, niech idź pobiegać, tak jak zwykle. Mówiliście, że Iwa jest chuda. Czy ja wiem, czy ona jest chuda? Dlaczego ty się zawsze myjesz w ubraniu, dziewczyno? Kilian z zadowoleniem mieli swoje ulubione gatunki kawy, lampę zjawy oraz kapitana Johna Clancy'a. Gdy wśród ostatnio dostarczonych tytułów zauważa nowy rodzaj ziarna, wącha je, wyczuwając nutę karmelu i inne przyjemne aromaty. Ziarno nie jest w żaden sposób oznakowane. Czy Kilian powinien zaparzyć to ziarno, czy spróbować zmieszać je z innym? A zaparz sobie, będzie ci wesoło. O, widzisz, od razu poprawa oceny. O, kawa bez kofeiny. No, widzisz, jak ładnie. Pokaż, Kilian, jak ty sobie radzisz. Ty jesteś mądrym facetem. A muszę ci ten poziom miksologii zrobić. Masz, popracuj trochę ciężko. Nic ci się nie stanie. Iwa, wyłaź stamtąd i ci jeść. Ludzie mówią, że za chuda jesteś, ty się moczysz. Dagmar. Aha, lekcję ci zechciała odrabiać. O, to sobie odrabiaj. Maksym, je. Madzia, masz dzisiaj do pracy? Masz dzisiaj do pracy, nawet zaraz masz do pracy. O, Madzia, tobie logiki potrzeba. Dobra, ja się logiką może zajmę z tobą, jak wrócę. O, Iwa ubrała się w mój ulubiony strój. Fajnie. Tak, i reszta do szkoły. A co ty już od Madzi chcesz? Oho, Wojtysia na romansy wzięła. Wojtek, krowokwiat jest głodny. Ja chcę się nim właśnie tak opiekować, że mi nie zdechły, bo kiedyś miałam na swoim prywatnym sejwie, jak jeszcze grałam na prywatnym sejwie, kolekcję 5 krowokwiatów i wszystkie pozdychały, nie? To stąd tak tutaj pilnuję. Masz. Daj Madzi trochę szczęścia przed robotą. Czy ty się na pewno... Nie, ty się na pewno nie najadłeś jeszcze. To weź sobie z Kilianem, może porozmawiaj. O, widzisz, brata swojego poznasz przy okazji.
Ktoś jeszcze. O, kosz podziw. I tak za 4 minuty idziecie do szkoły. Gdzie byście poszli? No, tyle dobrego, że o siebie. Jeszcze Madzia zaraz do roboty idzie. Wy poszliście do tej szkoły? Poszliście. A ty co? Już, będziecie mi tu siedzieć, gadać, a szkoła sama się zrobi, tak? Wyjazd. Dagmar! Tak, i jeszcze ci teraz tego zresztą oddać nie mogę. Dobra, kończ Madzia z tym Wojtkiem i do roboty. Już, do pracy. Wojtek, idź bestię nakarmić. Zjedz torta można, tak? Zobaczmy, co z tego będzie. Jak ona pomrukuje śmiesznie. Ej, ale wypluj. Wypluj. No wypluj. No. Przecież masz powód, żeby się umyć, chłopie. Dobra, Madzia, pracuj ciężko. Wojciech, teraz to nakarm, bo na pewno to jest głodne. No poczekaj. Wewnętrzna pustka. Wojtek. Musisz się umyć. Jeszcze z bąbelkami. Dobra, idź to nakarm. To nie jest głodne, nie jest. To być może się najadło tobą. No możesz to wydoić? Pogłaszcz. Nie głaszcz tego. Weź prysznic. Czy ty nie masz jakichś książek do wydania? Nie masz. Rybki masz. Dagmar ma przed sobą bardzo ważny sprawdzian, ale ostatnio w szkole tyle się dzieje, że nie miał czasu się przygotować. Czy Dagmar powinien wypić mnóstwo coli i zakuwać do sprawdzianu, czy trochę sobie... Czy znaleźć sobie jakieś lekkie zajęcie i dać mózgowi trochę odpocząć? No, łatwe zajęcie. A. Dobra, zgodnie z planem, to się nie nadążę tego wszystkiego czytać, ludzie. O, Iwie się pogorszyło, oj tam. Niewielka strata. Tak, ty się umyj wreszcie. No, przynajmniej odrobiliśmy to, co wydaliśmy na sypialnię. Wojciech jest już szczęśliwy. A weź zignoruj ich. Zresztą Kilian to nie jest taki troszkę pierdołowaty, chyba coś ma z Dagmara, więc akurat. Dobra, Wojtek, co ty będziesz robił? Ja bym ci proponowała, żebyś poszedł do swojego syna do pokoju i zajął się jego piecykiem. Ulepsz. Osłona kominka. O właśnie, o to jeszcze przyczepiłam, bo to z jakiejś kariery chyba jeszcze coś. I dostałam to, no to, to niech będzie. Już troszkę się poduczysz. Czemu Iwa jest nieszczęśliwa? A wróci, pójdzie sobie na bieżnię, pójdzie sobie coś namaluje, będzie jej lepiej. Już. To jeszcze... Nie, automatycznego zapalania nie. A tu? Tu już jest... Czekaj, u nas jest jeszcze kominek. Ulepsz. O, widzisz, nie skończyłeś tego. A, bo ty głodny jesteś. Czy to? Nie, to nie jest głodne. Ktoś wnerwiony chodzi. W ogóle ostatnio, jak tutaj przyszłam do tych naszych sąsiadów, do Nowobogackich, tak myślę, skąd ja ten domek mam? No i koniec końców wyszło, że to jednak Bestmanek mi go robił. Już zrobiłeś tu? Nie, nie chcę zapalania. Co ty chcesz? Boże, ty pracujesz? Okej. Okay. Okej, okay, chłopaki przyszli ze szkoły i Iwa. Boże, wszyscy wracają jak z jakiegoś, nie wiem, katuszy. Więc tak, po kolei. Iwa, ty z racji, że jesteś nieszczęśliwa, nie musisz odrabiać lekcji. Tak, faworyzuję ciebie troszeczkę. Ja tylko troszeczkę. Idź tu. O, i pooglądaj sobie. O, akurat sportowy. Tak, Kilian. Boże, czego ty jesteś niewyspany? W ogóle musimy poczekać, aż wróci Wojtek, żeby zaprosić te dziewczyny dla was. Więc... Idźcie poglądać telewizję. Jeden z drugim i z trzecim. Dagmar. A Dagmar jest brudny, to niech idzie się umyje.
Iwa? No właśnie. Dalej nie wiem, skąd oni mają tą aurę skupienia. Z telewizora przecież włączałam chyba ostatnio. Tu wyłączyłam. O, tu. To włączmy może to i zobaczymy, czy też będzie aura skupienia. Tak, dalej jest skupienie. Dobra. To wyłącz całkiem wszędzie aury. No, już szczęśliwy są. Iwa, oglądasz tam? Oglądasz. A może ja ciebie wyślę do tej, do kariery sportowej, a w domu będziesz malować, co? Chyba jej się to spodobało. Nie wiem. Na razie jesteś wstępnie malarką. O, Madzia zarobiła, Madzia wróciła. To Madzia, Madzia śmierdzi. Weź prysznic. Możesz właśnie coś zjeść. Czekaj, bo któryś... Kilian, dlaczego ty poszedłeś spać? Zaraz panienki przyjdą, no chłopie. A dobra, zdrzemnij się. Maksym, czego? Czego ty już tu szukasz? Idź ty lekcję odrób. Właśnie, Dagmar, swoją książkę sobie schowaj. Masz. Idź posprzątaj. Ty masz zamiar w przyszłości w garach robić to. Akurat. No jest tu nie myśl, bo i tak to posprzątasz. Aha, Madzia poszła jeść. W ogóle muszę Madzia gdzieś kiedyś przebrać w końcu. Fajnie się siedziało z tym talerzem? Sprzątaj. Jeżeli chodzi o sprzątanie, to Simy są upośledzone. Wojciech wrócił, jest. Dobra, to tak. Zaproś i zaproś. No, chłopaki niech się zajmą. Madzia? Aha, Madzia poszła tam. Wojtek. Co ty byś, Wojtku, robił? Jak zaprosisz, to idź spać. Myślę, że... O, już przyszła. O, tobie telefon akurat dzwoni, to się obudź. Zaproś do środka. Wojtek, skończyłeś? Tak, idź spać. Jednego mniej, jeden z głowy. Iwa, idź coś zjedz. Po ćwiczeniach należy coś zjeść. I idź sobie pomaluj coś. Proszę. Masz sobie upacykuj. Mam nadzieję, że... No. Właśnie miałam mówić, że mam nadzieję, że ubrałaś dupę. Gdzie do komputera? Po pierwsze, strój. Codzienny. Trzeci nawet. Dobrze, powiedzmy, że... Przyjazne powitanie z tą. O, ty, flirciarski, idź tutaj do Hanny. O, flirciarskie zapoznanie, będzie takie marmarra. Ojojoj, ona jest zła, weź ją może jakoś coś uspokój troszkę. Czekajcie, niech ja tą niecnotę zobaczę, co ona robi. A. Ożywiona rozmowa. Zrobimy mu kolejeczkę i przyjdziemy do tamtego drugiego, a potem się wymienimy. A, przyjazne. Iwa, mogłabyś pójść do kuchni, jeśli nie nam przeszkadzać. Pochwal ją szczerze. Weź jeszcze... nie no, uspokój się. O zmianach w sąsiedztwie. Dobra, na razie z ciebie będzie. To muszę popilnować, bo ona jakaś narowista. Okej, spróbuję uspokoić. Okej, jest snopką. Która to jest? Anna. Czy to Kilian poznał? O, już jej lepiej, dobra. To pochwal, popisz się strojem. Ty to taki typowy podrywać będziesz, to wiesz. Weź ją, o, poflirtuj. Dobra, jak tam ty? Boże, skąd ja tu jakieś sowy słyszę? A ten przyszedł tu. Spróbuj poflirtować. Jest jeszcze z przyjaznych, ja wiem. O, przybij piątkę. Wiem, co zróbcie. Nie barabara. O, idźcie w chmury, się pogapcie. Dagmar, wynoś mi się stąd. Zostaw ją, że ty sobie babę znaleźć możesz, bo gdzieś pierdoł. To nie znaczy, że będziesz szwagierkę wyrywał. Idź. Może, gdzie ty możesz pójść? O, tu. Albo nie, idź się poopychaj trochę. Wyrzuć zepsute jedzenie, otwórz.
masz zjedz jedną porcję tego, potem zjedz sobie drugą porcję tortu, będzie ci lepiej. Dobra, Maksym. Mieliście, no właśnie, na trawkę iść, to idźcie. Przyjazne. A może ją obejmij? Taka cicha woda troszkę może, co? No, gadka na podryw. A ciebie wzięła na sprzątanie nagle, super. Pochwal wygląd. O! Kilian, cicha woda. Naprawdę. Ucałuj dłonie. Obejmij. Gorąca pogawędka. Chuchu. Może pierwszy pocałunek ich. O, to było słodkie. Spróbuj uwieść. O, wyjaw jej zauroczy. Kilian. Okej. Czy ty możesz właśnie poprosić, żeby została twoją dziewczyną i przyjedziemy sobie do tych? No. Oni przynajmniej bardziej się przyjaźnią niż wy. Super. Aż po całej szyję. Tego nie widziałam w tym. W interakcjach u starszych osób, więc zobaczył ciebie. Dobra, wystarczy tego wszystkiego. Resztę to po ślubie. Ty, Kilian, będziesz taki, no, staromodny, że tak to określę. Maksym, a wy sobie na chodniczku leżycie, tak. Dobra, Maksym, ty przejdź do tego, do konkretów. Ile będziecie leżeć? Ty masz być, no, facet. No, ty miałeś tutaj uwodzić dziewczyny, łamać niewieście z serca i coś ciebie wyszło, nic. Dobra, ty idź spać, ty jak się obeżesz, też idź spać. Ty tam sobie już rób, co tam se chcesz. Jesteś bardzo szczęśliwy, cieszy mnie to. Chyba, że tato taka troszkę trudna do zdobycia będzie. Lesiu, jeszcze, o, entuzjazmuj się, coś tam. Leś teraz już tak powoli. Czekaj, twój brat zaczął od gadki na podryw. On ci chyba nie lubi, wiesz? On woli pieniądze. Przeproś się teraz. O, zainteresowaniach porozmawiaj. Czy on sobie poszedł do domu? Zostaw krowokwiat, bo cię zje. O, ten jest głodny. Kto nie śpi, Dagmar. Idź to nakarm. Madzia, a ty nie powinnaś iść już spać? Co? Czekajcie, chwila. Coś mi tu idzie. Czemu ja go wcześniej nie widziałam? Dobra, mniejsza. Madzia. Madzia, Madzia, Madzia. Tu. No, jeszcze ci brakuje dużo, ale idź spać. Tak, Iwa śpi, Dagmar. Tak, nakarm tego, ten nie jest głodny. Idź do toalety i idź spać. Kilian. Kilian skończył. Toaleta, spać. Maksym, ratuj sytuację, bo wstyd robisz normalnie. Ona ciebie ewidentnie nie lubi. O nie, Marcin, kupisz jej samochód i 2 kilo biżuterii, będziesz szczęśliwa. Zręczne spotkanie. No. Może ona to taki bardziej friendzone, co? Dobra. Idź się ogarnij, idź spać, bo wiochy mi narobiłeś. Miałeś być, słuchaj, normalnie Romeo, łamać serca, no, a wyszedłeś jako pierdoła. To twój brat, który jest pierdołą, nie potrafi sobie poradzić w szkole z kolegami, w pracy, wiecznie coś sknoci, to sobie lepiej poradził niż ty. No, widzisz? Ty tu się ogarniasz. Dagmar. Aha, Dagmar poszedł jeść. Spać. Tak patrzę, że tyle zjadł i chyba nie przytuł w ogóle. Bo bym chciała, żeby on był taki jeszcze grubszy troszeczkę. Maksym, ogarniaj się szybko, zjesz rano, idziesz spać, bo już jest późno. Kto to widział? Madzia! A ty wiesz, gdzie twoje łóżko jest? Tu. Tam się coś strasznie popsuło z tymi łóżkami ostatnio. Jedno śpi? Madzia. Nie telewizor, spać. No, i dobranoc.
Okej, Kilian ma do roboty i oczywiście zaspał. No ale cóż, nasz Casanova był zmęczony. Pójdziesz brudny, może nic ci się nie stanie. Ale zobaczymy, kto tutaj pierwszy wstanie, bo trzeba krowokwiaty nakarmić. Iwa wstała. Dobra, to idź pod prysznic i zjedz. Dagmar, towarzystwa ci brakuje. Idź to nakarm. Jedno i drugie. Madzia. Madzia do toalety i jeść. Wojciech, biegać. Już, pierwsze do talerza, na pewno. Biegamy. Ty się krowokwiatami zajmujesz. O, ty się obudziłeś nawet. Dobra, a dzisiaj tak, zaprosimy Iwie Emila. Niech troszkę razem czasu tutaj spędzą. I chciałabym wysłać Dagmara, który znowu książkę zostawił. Chcę po lekcjach wysłać Dagmara do parku, niech sobie też jakąś kobietę znajdzie, bo w sumie Magdalena to... no, za stara jest trochę na niego. Jego rodzeństwo z nastolatkami tutaj urzęduje, on sobie znalazł jakąś pruchwę, nie? Madziu, no tak rozebrana przy dzieciach. Jak zjesz może, to jeszcze... Oj, pasz to i nie dyskutuj. No, jeszcze ci się ocena pracy poprawiła. W ogóle to ja muszę tą miksologię ogarnąć. A Madzia miała nie społeczną, tylko sieć... Czekajcie. O, bo wypełnię troszkę raportów, czy coś tam porób. Wojtek poszedł jeść, tak. Dagmar, gdzież do komputera i ci jeść? Iwa, jak tam? Czemu ty dopiero teraz idziesz jeść? Tak, gęsiego przy lodówce. Kilian, też miałeś coś jeść. Tak. W ogóle już pamiętam fakt, że jesteś brudny. Zostaw brata, jednego, drugiego z trzecim, jazda jeść. Ty. Stało w porządku. Ty do szkoły. A gdzie jest Dagmar? Jazda już do szkoły. Kilian. Jesteś brudny, ale trudno. Do szkoły. Madzia, ty do pracy. Wyjazd wszyscy. I został tylko Wojtek. Dobra, i Wojtek do toalety. Potem potrzebujesz zabawy. To myślę, że wyślę ciebie do rybek. Zaraz zobaczę, czy... No właśnie. O, wyduj krowokwiat. Skoro można. Co jeszcze można? Nie, no wyduj, bo jeszcze nie doiliśmy go. Idziesz? No. Jaki zadowolony. Dobra, nakarm go. Esencja inspiracji, o! Ciocia? Nie, to Gustaw. A taki podobny. Może zaprośmy sobie ciocię albo Jakuba. Właśnie, zaprośmy Jakuba. Już dawno Jakuba widzieliśmy, to niech przyjdzie. O, jest. Cześć, Kubuś. Przyjazne. Opisz mu nowy pomysł. Weźcie standardowo się. O, pani sprzątaczka przyszła. Nie chce pani krowokwiata pogłaskać? Jakie sympatyczne bestie. A, awansuj go. O, i poprawa ceny masz, Madziu. Liczę w ogóle, że dzisiaj wrócisz, to sobie tą logikę zapultasz. Czekajcie. O. Co wy tam widzicie? Jak zwykle zwierzątka na niebie. Co? Aha, bo jestem na Madzi kliknięta. No, przyjaciół mi przejęć zostaliście. Ciociu, chodź. Zaproś do patrzenia. A ciocia co taka spięta? No, ciocia się położy, od razu cioci będzie lepiej. O, widzi ciocia. Patrzę, czy żadna bestia nie głodna. Ej, ale jakie odsetki?
Kiedyś można było zrobić coś takiego, że zainwestuj w coś, czy gdzieś coś, czy jak. Ja tak wyciszyłam dźwięk, tak, teraz mamy wibrację. Będzie Wojtko jej wibrowało. Kiedy ta dzieciarnia wraca? Dobra, jeszcze 2 godziny. Krowo kwiaty niegłodne, Kuba chyba bajeruje naszą sprzątaczkę. Nie, gdzie jest Kuba? Kuba? Kto widzi Kubę, łapka w górę. Jakub się zagubił. A, no gdzie Kuba może być, jak nie przy komputerze? No, faktycznie. Wojtek, a może to byś coś napisał, co? Weź go, zawołaj, on sobie odejdzie od kompa. Idź, napisz. O, wróć. Ty nie skończyłeś coś pisać. Idź tam pisać. Gdzie poszłaś pisać? A to pisz sobie tu. A, pa, pa. O, znowu głodna bestia. Kuba, nie chcesz nakarmić go? No to nie. To idź sobie. Ach, dobra, Wojtek, nakarm to, idź to napraw. Sam popsułeś, sam naprawisz. Dlaczego te bestie są wiecznie głodne? One powinny mieć, słuchajcie, takie korytka do ustawienia przed sobą i żeby tam im narzucać tych rybek czy wszystkiego i niech jedzą. Dobra, Iwa. Ty się nie uczysz, to normalne. Zaproś sobie Emila. Tak powiem ci, że spędzisz sobie tutaj z nim godzinę, a potem Dagmara wyślemy na miasto, bo wiesz. O, ten sobie niech zaprosi tu Hannę całą. Może jeszcze im coś tam wyjdzie z tego. Już od razu figluj. Obejmij go najpierw na przywitanie jakieś, nie wiem, pocałuj w policzek, flirtuj. Może nawet z nim porozmawiaj o czymś. To, że facet, to nie znaczy, że nie ma z nim o czym rozmawiać. Pochwal wygląd. Okaż czułość. Możesz pocałować i możesz sobie figlować dopiero. Wojtek. No, tak wiedziałam, że ktoś tu musiał naświnić. Czekajcie, wyrzuć wszystko, nie chce mi się odzyskiwać części. Maksym, patrz, kto przyszedł. Pochwalił szczerze. A ty, zaraz, chwila. Dobra, tak, to jest Maksyma. Chwila. Idź z nią potem sobie, popatrz w chmury. Może się z czasem ciebie przygotować. Dlaczego ty śpisz? Ty śmierdzisz. Sorry, Anna, dzisiaj nie będę z tobą rozmawiała, bo on śmierdzi się, obrzydzisz i tyle z tego będzie. Magda. Magda idzie tu. Pograj sobie troszkę Madziu i... Space, panie. Prysznic. Pan też śmierdzisz. A nie zdążę twojego syna wysłać, gdzie trzeba. Ten też prawie, że śmierdzi, ale cóż. Dagmar. Dagmar, odczep ty się. Idź jeść. Wiesz, za dużo rzeczy mamy w lodówce. O, masz zjedz jajecznicę, potem podaj obiad, na przykład sałatkę ogrodową, podaj jeszcze makaron z serem. Madzia poszła pisać, Maksym bajeruje, Kilian się szoruje, potem Kilian niech idzie poogląda jedzenie przed telewizorem, a potem niech robi co chce. Dagmar, dlaczego ty gotujesz? Miałeś iść do parku. Dobra, zostaw to, idź do parku, reszta ekipy sobie poradzi, mam nadzieję. Widzę, że Iwa sobie nawet świetnie radzi, więc Dagmar, idziemy do parku. Jest dopiero 16, to może jakie człowieki tam będą, więc sobie ewentualnie poradzisz. Dobra, nie masz kogo zapraszać, idziesz sam. Idziesz tam, żeby kogoś poznać. Umówmy się tak. Dzień dobry, kto przede mną stoi? O, widzicie? Jeszcze ja dobrze nic nie zadziałam, ten już ma nastolatkę, no proszę was. Pokaż ją. Nawet nie jest taka straszna. Jakby ubrał jak człowieka, to by dobrze wyglądała nawet. I oni się znają. I ma Maja na imię. Nawet ładne imię. Ponarzekaj na rodziców, że ciągle ciebie do garów pędzą. Weź zapytaj się, czy jest w związku. Rozbawiony jesteś, to weź opowiedz flirciarski, no? Wcip. Boże, co to przeszło? Wygląda jak córka Kiny. Młoda dorosła. Zobacz, może coś z nią już wytygujesz. O, widzisz jak ładnie? Potrzymaj ją za ręce. Weź, spróbuj uwieść. Boże, Wojtek, nie... Dagmar, to się nie tak robi.
Teraz ją przeproś. O, o gotowaniu porozmawiaj. I standardowo strona trawka. Nie w grupie, tylko samemu. No, położycie się, ona się zrobi zaraz zainspirowana, bo zawstydziłeś. Czekajcie, bo coś biegnie. Dorosła. Tam jeszcze coś idzie. Też dorosła. O, widzisz, i przyjaźń wam wzrośnie. No, ale już jakiś potencjał Dagmar w tobie widzę. To Maksym i, no, chciałam zrobić z niego, no, naprawdę jakiegoś niemalże kasanowe połączonego z Bondem, no, a wyszła pierdoła. To tak samo jak jest z pieczeniem ciast. Próbujesz zrobić biszkopt, próbujesz upiec sernik, próbujesz upiec jakieś ciasteczka i co? I zawsze murzynek wyjdzie. No, tak samo tu. Dobra, przejdź do rzeczy, ile się będziecie tutaj, o. A to czerwone, co przebiegło? E, nastolatka, pokaż się. Wiesz co? Już jej badziewny guz zniosę, ale twojego to nie. Dagmar, wstawaj. No widzisz, tak subtelnie z nią, no. Pochwal wygląd. O, poflirtuj. Czy ty zawsze musisz wszystko popsuć? Chyba coś z Maksymem masz wspólnego, wiesz? O, kto przyszedł? Pan Remigiusz. Wymigaj się zręcznie, o! A ty miałeś się wymigać. No, ciebie chyba już pogięło do reszty. Dobra, poproś o wspólne spędzenie czasu. Poznaj ją, popraw jej humor. Widzisz... Musicie po prostu, no, poznać się lepiej. Poznacie się lepiej, to może za pulta. O. Natku, zaraz do domu, patrz, która godzina. Nie wiadomo, co w twoim domu się dzieje. Na samym odcinku sobie do domu za tego zaprosisz i się dogadacie. Dobra, do domu. Do domu. No. Okej. Okay. Chodzi, jakby coś miała z prawą nogą. Dobra, Kilian, widzę, już się bawi z krowokwiatem. Chujujuj, jak ładziuśka. Masz nakarm jednego i drugiego, żeby był spokój na noc. Tak, reszta śpi, Dagmar nie śpi. A czekajcie, jeszcze jedną rzecz chcę sprawdzić. No, jestem ciekawa, co ona tutaj wyprawiała z nim. Maksym. No, troszkę ci się poprawiło. A wy to wiadomo. W ogóle ty już się ogarnąłeś. Aha, bo tobie zabawy potrzeba. To weź na szybko jeszcze sobie pooglądaj sport. Dagmar. Dagmar, prysznic, jeść i dobranoc. O, tutaj masz swoje niedokończone jedzenie. To skończ. Co ty robisz? Aha. Ty dokarmiasz, ty dokarmiaj. Czego ty śpisz w wannie? W ogóle właśnie, Madzia trafiła do swojego łóżka. Oczywiście, że nie trafiła do swojego łóżka. Madzia, co ci się z mózgiem porobiło? Chyba go zgubiłaś. Jazda spać tu. Przywiążę cię do tego łóżka, wiesz? Pobawisz się z Wojtkiem w Greya. Będziesz przywiązany i... Tyle. Na tym się to skończy. Wstawaj z tej wanny. Raz. Dobra. Z ciebie już będzie, idź spać do siebie. Tylko spać, nie drzemać. No właśnie. Wystarczy. Ty sobie zjedz i też jazda spać. Albo w sumie jutro ci jeszcze zaproszę ją. O, właśnie. Mamy czwórkę dzieci. Dwoje jest szczęśliwe zakochanych, w szczęśliwych związkach. Dwoje to... Dwóch facetów to pierdoły. No więc jutro dla tych pierdół pozapraszamy po prostu tych. Zostaw to, idź spać. Pozapraszamy te niedobitki i zobaczymy, co z nich wyjdzie. No, a na razie śpi. Okej, Kilian ma do pracy zaraz, więc niech on sobie wstanie, niech się ogarnie. Zresztą się wyspał. O, Iwa coś namalowała i zapomniałam tego sprzedać. A to już jak ona wstanie. Czyli, żeś się spiął. Mm.
Wrócisz, to się czegoś pouczysz. A ty czego? Też jeść? No, nie krowo kwiata. Boże, głodny. No, głodny. Nakarm. Tak, ty wiesz, filirciarski, i co z tego? Pragnę zauważyć, że jedzenie się kończy. Dagmar, trzeba gotować. Czekajcie, bo to chcę posprzątać. To chyba jeszcze nie śmierdzi. Dobra, sprzątnij sam. O, Iwa wstała, cześć. Weź to sprzedaj, jak możesz. I weź sobie tą ostatnią porcję, co tutaj została. Możesz iść do roboty. No, raz. Biegamy. Podaj śniadanie, tost francuski, podaj jeszcze... O, jajka na toście, wstawaj wreszcie. O, Madzia się obudziła. Idź pod prysznic, bo śniadanie jeszcze nie ma. Nie wiem, dlaczego wy stoicie zamiast sobie usiąść, ale no to już jest wasza sprawa. Wojtek, jak wstanie, to pobiegać. Już go przypilnuję, jak on wstanie. O, widzisz, mądra dziewczynka usiadła sobie. Nie chcę wiedzieć, co ty z tym zrobiłeś. Ty miałeś w ogóle gotować. Panie Wojciechu, biegamy. Nie patrz w chmury, tylko biegaj. Poszedłeś już gotować? Tak, idź gotować. Wojtek biega jak zwykle rano. Co ty, Madziu, już z krowokwiatem skutek? Wypluj, Madzie. No. No. Dziękuję. Madzia, pod prysznic, za godzinę do roboty, a ty tu herezji uskuteczniasz. Ty, z tobą dobrze? O, patrz, nie doszły, twój teść idzie. Maksym, idź do toalety. Iwa, też do toalety. Ty gotujesz? Gotuj. Jest wiecznie syf w tym domu. Ogotuj sobie to i możesz sobie iść no, do szkoły i będzie z tobą spokój. Tak, jeszcze sobie zjedz, sprawdź, czy nie trujące. Kilian, co ciebie na sprzątanie wzięło? Ty się normalnie zakochałeś. Madzia też idzie jeść. Iwa chyba do szkoły. Maksym szkoła, Kilian szkoła, Dagmar gary. Oczywiście. Dobra, zostaw już to, ja resztę już pochowam. Twoją porcję też schowam, dokończysz później. Wojtek, sprzątnij po sobie. No, ślicznie, Wojtuś. O, Madzia też poszła do pracy. To Wojtek, może ty byś napisał... Nie, ty naprawisz to i wytrzyj. No widzisz, dokładnie. Wyrzuć, idź teraz coś napisać. Coraz mniej kasy dostajemy, no. Tylko o to chodzi. Ktoś tu ciekawy nam się błąka. Dobra, wy nie jesteście głodne. Czy tutaj coś jest? Nic nie ma, dzięki Bogu. Gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś. A dlaczego ty się tego kompa czepiłeś? Dobra, łatwe zajęcia. Zaraz ciebie wyślę do ciebie. I cię wyślę do ciebie, bo się zajmujesz pierdołami. Tu proszę, usiądź. Zostaw to. Siadamy. No, i tutaj będziesz pisał. A tylko tutaj masz pełno właśnie rzeczy do zainspirowania, to tym bardziej tu pisz. Czemu znowu świeczki zgasły? Trzeba codziennie zapalać, bo inaczej gasną. No, pisz, w ogóle napisałbyś poradnik miłosny dla swoich synów, bo w ciebie się na pewno nie wdali. Chociaż z drugiej strony ciebie, żeby ujarzmić, to trzeba było ciebie nakarmić, to może z nimi byłoby podobnie. Może te dziewczyny też nakarmię i będzie spokój. Nie wiem, nie mam pomysłu. Napisałeś, to napisz jeszcze właśnie. Nie życia, tylko... O, biografię napisz. Niech się synkowie dowiedzą, jak to było, jak ty wyrywałeś kobiet. O, akurat. Historia człowieka lamy. Jest 13, czyli mam jeszcze 2 godziny. Iwa, tak myślę... No, prysznic pierwsze, co? Weźmiesz prysznic i pójdziesz, coś namalujesz.
A, bo tu jest włączona, dobra. Anna maluj klasyczny, duży. Maksym będzie zajęty. Ty płaczesz, że się nie rozwodzisz, to znaczy nie rozwijasz. To sobie zjesz coś. Aha, to będziesz mógł zjeść dopiero... To zjedz na szybko płatki. I ty miksologii miałeś się uczyć, to weź tu ćwicz. Dobrze, Dagmar też... Dagmara to trzeba umyć, co po pierwsze. Brudne. I szkoła. Madzia jak wróci, Madzie mieliśmy do szachów zagonić. Więc tu. Ty Wojtek, jak skończysz, będziesz krowokwiaty karmił jak zwykle. Ale szybko ci idzie pisanie tej biografii. O, widzisz, jeszcze książkę musisz własną wydać. A już się odrobiliśmy. 15 tysięcy dzisiaj zarobiliśmy. No, ekipa wróciła. A więc tak, Dagmar. Ty się miałeś iść umyć, to najważniejsze. Maksym głodny, tak. Maksym niech sobie zje. Okej. Już wróciłeś do domu, pragnę zauważyć. Ty żeś się już najadł? Piorunem. Dobra, zaproś tu swoją niewydarzoną. Tylko pamiętaj. Spokojnie, łagodnie. Z wyczuciem. O, Balin przyszedł. O, tutaj już stoi. Weź przyjazne, ożywiona rozmowa. To na pewno ta, na pewno. I weź sobie znowu pooglądaj chmurki. O, Madzia przyszła, powitaj tu Balina. Wy z Balinem już tak dawno cokolwiek wspólnego mieliście. Może to... O, pójdziesz z Balinem sobie pograsz. I poplotkuj. I co, graj z Balinem. Graj razem. No. Idziecie do tych szachów? No, idziecie. Super. Dagmar, już obżarłeś się? No, to teraz zapraszaj tu swoją, jak ona była, Maja chyba. Jest. Nie na jaką randkę? Ona na ciebie patrzy, ci może tu ją na randkę zapraszaj. Dobra, Madzia tutaj działa. Wojtek się kranem bawi. Idź do toalety. O, tam ten zdobył poziom miksologii. O, idź Wojtek sobie potłucz wora, będzie ci lepiej. Jak tobie z tą miksologią? No ty zdolny facet jesteś. Leżysz z nią? Dagmar, do ciebie. Idźcie też się połóżcie. Dobra, weź już przejdź do działania. Ale tak mówię, spokojnie. Wręcz jej kwiatka. Zawsze jakiś habaś to też pomoże. Zostaw to leżenie. O, widzisz, kwiatek jej się spodobał. Weź, spróbuj uwieść. No widzisz, wy się za mało znaliście chyba. No, pochwal, że dobrze wygląda. O, pierwszy pocałunek może. Że tobie też się to uda, co? Czego Madzia tam się z Balinem w tle kłócą? O, jej, jakie oczy zrobiła. No, weź, o, w szyję jeszcze pocałuj. No, tak, oczywiście, sweet focia po pierwszym pocałunku. Weź poflirtuj z nią. No, gdzie uciekasz? Muszę się zaraz tym jeszcze Dagmarem zająć. Weź, o, spójrz głęboko w oczy. Dagmar! Ty chyba wpadką byłeś, wiesz? Weź i cię obejmij. Spróbuj
spróbuj uwieść, poślij pocałunek. Wojtek, aha, skończyłeś się tłuc, to idź na karm. Drugi nie jest głodny? Chyba nie. Wydaj książkę jeszcze jedną. Madzia. Aha, Madzia poszła jeść. Zatrybiła ci ta logika? Nie zatrybiła. Z Balinem uczyć się logiki. Dobra. Dagmar. O, Dagmar sobie radzi, dobra. Czekajcie, bo jeszcze Maksym. Jezu, masz kobietę w domu, nie, czepiłeś się żaby. O, jest tu. Poproś o zostanie dziewczyną, idźcie sobie pofiglować. Figluj, no. Masz pierwszy pocałunek. Mam nadzieję, że nie za wcześnie. Ach, za wcześnie. Boże, jak ciebie wyśmiała. Dobra, to zostaw ją. Na razie sferę romantyczną zostaw. Idźcie jeszcze sobie, o. Będzie wam lepiej. No, tyle dobrego, że do własnego pokoju trafiliście. Ona jest już twoją dziewczyną? No nie wiem, czy się zgodziła, czy się nie zgodziła. Zakochanie dziewczyna sąsiadka, super. No, może powiedz jaka dziewczyna z sąsiedztwa. Dobra, idź się umyj, idź sobie spać. Wstawaj. Kilian, ty zapewne już umiesz, aż zanadto. Nie, no dobra, jeszcze jeden poziom i możesz sobie iść stąd. Pokaż. No. Dobra, sam sobie poszedłeś. Tak, skorzystaj z toalety, prysznic, jeść i spać. Innym razem się tego nauczysz, jak tam Iwa? Idź do toalety i też idź spać. Madzia. O, Madzie zapultało. To niech Madzie zje i idzie spać. Wojciech. Wojciech się ubije, jak to Wojciech. Żaden krowokład, kwiatnik wodny, nie. To Wojciech spać. A ja się jeszcze chwilę Dagmarem zajmę. Weź może z romantycznych. Pochwal jej wygląd. Nie zaczepię jej już. Można powiedzieć, że masz twardy orzech do zgryzienia. Ale może sobie poradzisz. Maksym sobie poradził i jest młodszy od ciebie, to ty sobie też poradzisz. Dobra, już. Teraz wam na gadanie zaszło, prawda? Dobra, już jej nie żegnaj, sama trafi. Daleko nie ma. A, tak, Madzia, Madzia, Madzia. A ty, Madziu, nie miałaś iść do toalety? A potem spać? No, chociaż do swojego łóżka trafisz. Tak, ty sobie zjedz. Weź może pooglądaj chwilę komedię czy coś. Jesteś najedzony, no. Tak, żeby ci się troszkę poprawiło. No. Już, idziesz spać, proszę. Cała rodzina śpi, ty ostatni zostałeś. Nawet Madzia do własnego łóżka trafiła. Dagmar... Iwa! Co was ciągnie do tego łóżka? Bym powiedziała, że owsiki. Idź spać tu. Wstawaj. No. I myślę, że na tym zakończymy nasz dzisiejszy odcinek. Jak widzicie, odcinek był pełen wrażeń. Już wszystkie nasze dzieci mają swoich partnerów, można powiedzieć, na przyszłość. Chyba, że im się nagle coś zmieni. Chyba, że Dagmar... pomimo, że trafił na tą właściwą, jej nie ujarzmi, bo jak widać, to ona jest charakterna. No, dobrze, że bliźniacy już mają swoje dziewczyny, Iwa też poprawiła swoje stosunki z Emilem, nawet Madzia z Wojtkiem znaleźli dla siebie chwilę czasu, więc teraz został tylko nam Dagmar, żeby się ogarnąć. Jeszcze muszę sprawdzić, tylko słuchajcie, za 17 dni Wojtek ma urodziny. Zastanawiam się, słuchajcie, czy na kolejny odcinek nie zmienić długości życia na normalną, bo teraz gramy na długiej, i nie zrobić Wojtkowi już urodzin, żeby tak troszkę to przyspieszyć, tylko że wtedy Wojtek będzie stary już i tak myślę, żeby go jeszcze przytrzymać ze 2 odcinki. Chociażby, żeby tą aspirację wypełnił, właśnie trzeba go na te ryby w końcu wysłać. No, ale musiał troszkę odrobić pieniężnie i napisać parę książeczek. Dobra, myślę, że to na tyle. Dzięki wam bardzo serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Widzimy się za tydzień w kolejnym, a w kolejnym najprawdopodobniej będzie już dodatek z pracami. Tak, kariery, czy jeszcze coś tam inne, dziwne dziwności, więc też może być ciekawie. Tak więc dzięki wam bardzo serdecznie jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się, no i cześć.